Dzisiaj jest dobra. Dzisiaj jest dobra. Są dni, kiedy jest czysta, tak jak dzisiaj, a są dni, kiedy ta po prostu woda jest no, złej jakości, dosyć mocno złej. Przeprowadziliśmy się tutaj do Sobótki we wrześniu i w zasadzie od tamtej pory cierpimy na świąt skóry. Miałam wysypkę na nogach i bardzo swędzące to było. Później problem zaczął się pojawiać też u dzieci. Ta woda leci albo brudna, albo biała. Córka, która ma 9 lat, bardzo często ma wysypkę. Płacze, że ją swędzi. To są te zmiany skórne, które właśnie się pojawiły niewykluczone, że w przypadku wypicia tej wody. Od jak dawna pani ma te zmiany? O, to już jest więcej jak 2 tygodnie. Myje się pani w tej wodzie z wodociągów? Mhm. Lekarz powiedział, że picie tej wody mogło spowodować również i to, że ta egzema się pojawiła. Sobótka to kilkunastotysięczne miasto nieopodal Wrocławia. Każdego roku odwiedza je wielu turystów spragnionych wycieczek pieszych i rowerowych. Przyciąga ich tu malownicza okolica i Góra Ślęża. Jednak uwagę samych mieszkańców Sobótki przyciąga coś innego. To woda płynąca z kranów. Od wielu miesięcy skarżą się w mediach społecznościowych, że bywa brunatna albo mętna. Podejrzewają, że ta woda może szkodzić ich zdrowiu. Przeglądając internet, natknąłem się na niepokojące sygnały mieszkańców Sobótki, którzy gdzieś coraz częściej wpisywali na różnych forach, portalach społecznościowych, że mają różne dolegliwości, czy to właśnie ze skórą, czy z żołądkiem. Nigdy nie przypuszczałem, że może coś z tą wodą być nie tak. Dopiero w jednej z rozmowie z byłym pracownikiem wodociągów zacząłem go pytać właśnie o jakość wody. Powiedział mi właśnie o studni numer 5. Powiedział, że jest studnia, która jest strategiczną studnią dla mieszkańców gminy Sobótka i w tej studni numer 5 są przekroczenia niklu. Po lewej stronie to już jest ta stacja odstawiania wody. Od 80 roku pracowałem na tej stacji do 2019. To jest stacja odstawiania wody z filtrami i pompami, które tłoczą wodę do wieży ciśnień w Sobótce. Do stacji odstawiania wody woda dostarczana jest ze studni głębinowych, które znajdują się tu w okolicy. Wraz z kolegami zaczęliśmy, tak powiem, dociekać, skąd zaczęły się roznosić po gminie wieści, że woda jest kiepskiej jakości, że coraz gorsza jest. Przypadkiem jeden z kolegów dowiedział się od ekipy, która tutaj robiła odwiert na innej studni, że macie problem ze studnią numer 5, ponieważ jest tam przekroczona zawartość niklu. Na wiosnę 2018 roku, podczas zapowiadanych wizyt stacji sanepidu i kontroli wody, przełożeni nakazali nam wyłączać studnię numer 5. Ale to po co? A po to, żeby woda z tej studni numer 5 nie wykazywała jak gdyby przekroczenia tych wszystkich norm. Rozumiem, że z kilku studni woda wpływa tutaj. Tak, dokładnie z 3 i jest tu mieszana w tym zbiorniku, bo przechodząc przez te filtry, ona się w tym zbiorniku miesza. A sanepid bada wodę w którym miejscu? No właśnie tutaj. Czyli tutaj w tamtej studni nie? Nie. Czyli jakby pobrał na logikę ze studni numer 5, to by stwierdził, że tą studnię trzeba zamknąć, bo są normy przekroczone. Ustaliliśmy, że kilka lat temu w studni numer 5, o której mówił były pracownik, poziom niklu przekroczył dopuszczalną normę o około 200%. Wrocławski sanepid nie zgodził się na rozmowę z nami. W piśmie, które otrzymaliśmy, inspekcja potwierdziła, że w grudniu 2019 i styczniu 2020 roku badania wody pobranej z gimnazjum w Sobótce wykazały, że poziom niklu przekraczał dopuszczalne normy. Najpierw o kilkaset, potem o kilkadziesiąt procent. U dziecka pojawiły się po prostu plamy, praktycznie do krwi się czasem namrawał. No i musieliśmy się udać do dermatologa. I co powiedział lekarz? Że jest to atopowe zapalenie skóry i może być spowodowane po prostu tym niklem, który jest w wodzie u nas. A wcześniej dziecko miało jakieś problemy skórne? Nie.